Widzicie, proszę Państwa, o szczerości mówimy, że ludzie, którzy się modlą do Boga, to przecież nie modlą się do Jezusa, bo tutaj ta dziewczyna, która się wypowiada, ona mówi, że ona modliła się do Jezusa, teraz modli się do Marii, czyli że lepiej. Ja mówię, że ani to nie jest dobre, ani to nie jest dobre. Jezus jest drogą, która prowadzi do Boga. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Czyli, że przez Jezusa przychodzimy do Jahwe. My do Boga Jahwe. Do Boga Jehowy się modlimy, a nie do Marii. Tyle natchniona, cie, i ona do Marii się modli i ma tutaj super doświadczenia dla Was, żeby Was też zachęcić do modlenia się do Marii. Cała Warszawa modli się do Marii. To nie wiem, dlaczego to takie to butne, takie uparte, takie głupio durne, najmądrzejsze. Pełno ci zewnętrznej. I chciałem zapytać na koniec Karolinę. Nie znają się, a też lubią siebie oszukiwać, tak jak ten pijak taki u tej Faustyny. Że to złodzieje, no że to złodzieje. A jacy złodzieje, biedni ludzie, co żebrzą wszędzie parę groszy po ulicach, to on wyzywa ich od złodziei, bo nie ma co radzić. Tak lubią się katolicy, wiesz, oszukiwać i się potem cieszą. Powołania, to dalej jest to dla mnie dość trudny temat, ale podkreśliłabym ten aspekt, żeby patrzeć na powołanie szerzej, niż tylko w kontekście tego, że mamy odkryć nasze powołanie do, na przykład do, no tak jakby patrzeć się na to, że są drogi. Będę księdzem, albo siostrą zakonną, albo będę w małżeństwie, albo będę samotny i amen, i to jest moje powołanie. A powołanie według mnie, i to chyba też papież Franciszek próbuje nam przekazać w wielu tekstach, to jest coś więcej, to jest ogólnie nasza droga życia, nie tylko właśnie w kontekście takiej relacji, tego co będę robić w tej takiej relacji mojej przyszłości z innym człowiekiem. Mohery nigdy nie będą samotne. Mają berety, mają znajomości w kościele katolickim. Z drugim człowiekiem i mojego istnienia w świecie. Ale cała Warszawa. Po prostu czym? Wylana asfaltem w centrum. Żeby 1 sierpnia wszyscy stali na ważność jedną minutę. Nie hobby, ale praca i jakby moje zainteresowania to też jest odkrywanie swojego powołania. Nie wiem, czy to nie jest nadużycie, ale powiedziałabym, że chyba też jest. To jest właśnie niesamowite, że my nie możemy, i o tym też mówi papież, i też chociażby w ostatnim orędziu na Światowy Dzień Modlitwy Powołania, o czym mówi, że no, powołania nie możemy zawężać tylko do powołania kapłańskiego i zakonnego. Że to jest nasza droga na życie, tak jak małżeństwo jest powołaniem, różnego rodzaju drogi naszego życia są powołaniem, ale wiem od Piotra, że przyszedł SMS. Tak, dokładnie mamy SMS od pani Barbary. Szczęść Boże, zaufanie to wiara w to, że zawsze można liczyć na kogoś i że ten ktoś nas nigdy nie zawiedzie. Dla nas wierzących tą osobą jest Pan Bóg. Dziękuję bardzo za... Dziękujemy bardzo serdecznie i pozdrawiamy. A ja dostałem również wiadomość od księdza Marcina, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który właśnie napisał o tym, że właśnie wrócił ze spotkania w małej parafii, na którym było 12 młodych i po mszy pierwszopiątkowej spotkaliśmy się rozważając medytację z programu Oto Ja. Bardzo serdecznie księdza Marcina pozdrawiam i bardzo się cieszę, że rzeczywiście ten program Oto Ja też dociera na parafię, nawet te malutkie. Te malutkie parafie są wielką wartością naszego kościoła. No, chciałam powiedzieć malutkie parafie jak święty Hieronim. Wasza nie jest taka malutka, też nie przesadzaj. Wracamy do naszego pytania, które zadaliśmy radiosłuchaczom. Znaczy ja zadałem, zadaliśmy to już tak, że mam noga uroczysta. Co młodzi robią w parafiach, jak się angażują? No nie chce mi się wierzyć, że nikt do nas nie chce zadzwonić. To bardzo dobry przykład dla tej katolickiej Warszawy, żeby się modlić. No ja to bym powiedziała do samego Boga Jahwe.
chrzest Jezusa Chrystusa. Bo Jezus powiedział, że nic nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie, czyli w modlitwach do Ojca Jehowy. Nikt nie przychodzi, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Serdecznie Państwa zapraszamy do modlitw swoimi słowami, niewyuczonymi. Żaden rewiarz, żaden różaniec, żadne zaklęcia. Swoimi słowami jak najprościej i nie z kartki. Jak najprościej. Radio TVN Euro Koncita. Barbie, Baby, Lunchroom Extra. W której ten KSM jest dość młody. Mamy też drugi oddział w Radzyminie. I na przykład myślę, że to jest warte w kontekście dzisiejszej audycji, żeby powiedzieć o zaufaniu, bo my teraz nagle się poznajemy, znaczy otworzyliśmy się na to, żeby nie być tylko KSM właśnie przy parafii, tylko mamy już umówione spotkanie, gdzie razem wyjeżdżamy do takiego ośrodka Caritas pod Warszawą, gdzie razem mamy po prostu czas informacyjny i integracyjny. My jako młodzi ze Starej Miłosnej i młodzi z Radzymina i chcemy się poznać, żeby potem ruszyć pełną parą i właśnie dawać też innym w diecezji coś. Patrzymy na Maryję, patrzymy na tą, która przyjmuje anioła. Ojej, jaka nawiedzona, Boże, jaka nawiedzona dziewołka. Boże. I ona ufa słowu Boga. Oczywiście, że mało takich jest, ale po prostu suma sumarum, taka katoliczka postawiona pod ścianą, ona by nie musiała się przyznać do tej wiary zwykle. Chociaż no, mówi, że nie jest katoliczka, to potem ona, że tak, jest katoliczka, jest droga dla was, bo ona będzie musiała tego zbronić, jak będzie posadziona przez świadków Jehowy, bo boją się tych świadków Jehowy, ponieważ nie umieją rozmawiać. A tutaj mówili o tym społeczeństwie Warszawy, bo tu jest Polska, a że to ani to szlacheckie, ani to jakiegoś większego, wyższego rodu, tylko taki, wiecie państwo, no, jak to mówią, duperelki fotografujący policję warszawską, w ogóle polską. Duperelki. Również w drugiej parafii obok jest też forma wspólnoty jako jest oaza. I również część ludzi, jeżeli nie pójdzie do KSM, być może tam odnajduje właśnie swoją drogę. Natomiast no, każda ta wspólnota ma jakąś, to jest jakaś specyficzna forma i modlitwy, i spotkania z ludźmi, więc... No tak, ja na przykład muszę się przyznać, że to u mnie wyszło dosyć losowo, bo po prostu pojechałam na jeden wyjazd z księdzem, z KSM-em od nas. To był wyjazd zimowy na narty i po prostu po tym wyjeździe już się jakoś tam zintegrowałam z ludźmi i dołączyłam do tej wspólnoty. Bo po prostu fajnie było znaleźć kogoś na osiedlu, z kim można jakoś spędzać czas. No i faktycznie powstała w ten sposób jakaś grupa moich znajomych, którzy teraz są dla mnie bardzo ważni. Nas też chyba trochę pociągnęło to hasło akcja formacja. Tak mi się wydaje, że kiedy podejmowaliśmy po Światowych Dniach Młodzieży taką drugą decyzję u nas w KSM-ie, czy jako wolontariusze Światowych Dni Młodzieży, którzy po prostu przygotowywali tam przyjęcie grupy z Ukrainy u nas w parafii, chcemy pozostać tym KSM-em, który był przed Światowymi Dniami Młodzieży, no to trochę nas to pociągnęło, bo podobało nam się to, że z jednej strony będziemy się mogli formować, czyli te spotkania z programem formacyjnym Oto Ja, o których mówiliśmy, ale z drugiej strony właśnie będziemy mogli coś z siebie dawać dla całej wspólnoty parafialnej. I to, ponieważ to jest taka, nie wiem, czy to się nazywa charyzmat KSM-u, czy to tak można nazwać, ale pamiętam, że wiele osób po prostu głosując powiedziało, że to mi się w latach początkowych panowania Aleksandra I, jak myślicie, znaczy, na Rosji jak to przeżywacie, i minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego, i kurator Wileńskiego Okręgu Szkolnego, czyli zarządca oświaty, można powiedzieć, na tych ziemiach, które niegdyś należały do państwa polskiego, któremu zawdzięcza swoje odrodzenie i Uniwersytet Wileński. I on był w ścisłym kontakcie z Tadeuszem Czackim, tworzącym Liceum Krzemienieckie i odrodzenie szkół niższego szczebla także. Jak
jako minister spraw zagranicznych Rosji miał głęboką świadomość, że wszystkie możliwości, jakie ma na tym stanowisku, musi wykorzystać także dla Polaków. A według pana rankingu, panie rektorze? Absolutnie książę Adam Jerzy Czartoryski, najwybitniejszy polityk XIX-wieczny, ale to, co pani profesor też podkreśliła, ta umiejętność patrzenia na politykę jako na zdobywanie korzyści i działanie państwa. Stąd najpierw te bardzo i narodu, tak oczywiście, najpierw te bardzo ścisłe związki, przyjaźń właściwie z carem Aleksandrem I, bardzo carem liberalnym, jak o nim mówiono, szczególnie w tych pierwszych latach jego rządów, ogromny wpływ na właśnie na kształtowanie się oświaty, na te wołyńskie Ateny nasze ukochane, czyli liceum krzemienieckie, które było naprawdę wybitnym ośrodkiem. Z Krzemieńca, przypomnę, związany był już z Słowacji. Nie zawsze jestem idealny. Jedna z najważniejszych. Po dziś dzień budynek Liceum Krzemieńskiego jest przepiękny, kiedy się stoi na wzgórze, Bony po drugiej stronie Krzemieńca i patrzy się na to liceum, to ono jest imponujące. Polityk, który też położył podwaliny pod powstanie Królestwa Kongresowego, Królestwa Polskiego, prawda? Cały projekt właściwie pomysł, zamysł tego, jakby to miało funkcjonować, to jest właśnie książę Adam Jerzy Czartoryski i ta też tradycja konstytucji, która gdzieś tam przez niego i przez ludzi związanych z hotelem Lambert była jednak kultywowana w XIX wieku, to też jest bardzo ważne, bo przecież konstytucja właściwie nie obowiązywała tak przez rok, to trudno mówić o jakichś tutaj konkretach, natomiast pamięć w pewnym takim sensie znaczenia tego wydarzenia, nawet nie samej konstytucji, prawda, ale tego, co się działo na Sejmie Wielkim i zwieńczone tą konstytucją, to też jest bardzo ważne. No i ta umiejętność patrzenia na politykę tak z punktu widzenia takiego konserwatywnego, realnego patrzenia na to, jak można uzyskać niepodległość, widzenia tego właśnie w szerszych kategoriach geopolitycznych też innych państw. To jest... Panie profesorze, czyli mówimy o hotelu Lambert, jak rozumiem, Adam Jerzy Czartoryski jako szef rządu narodowego po upadku powstania musiał oczywiście opuścić ziemię polskie i zamieszkał w Paryżu, no i stworzył tam instytucję, którą wszyscy znamy pod właśnie tym hasłem Hotel Lambert, tak się nazywał ten pałac, w którym mieszkał, i stał się on ośrodkiem polskiej myśli i polskich działań politycznych w takim zakresie, jakie były możliwe. Najpierw dyplomacja, potem uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach europejskich, gdzie można było, albo wydawało się, że można, coś zrobić dla poruszenia sprawy polskiej. I tak sobie patrzyłam na daty. Adam Jerzy Czartoryski zmarł w 1861 roku. Pałeczkę po nim przejął syn Władysław, również bardzo zasłużony. A od 1867 mamy już Galicję autonomiczną, czyli jakby niemal zdołali przenieść te polskie zadania i polskie instytucje do czasów, aż możliwe stało się ich instytucjonalne, także realizowanie instytucjonalnych celów narodu i kultury jego, zwłaszcza w autonomicznej Galicji. Te początki rodu to się kształtują od czasów Giedymina. Tak, oni są na pewno Giedyminowiczami poprzez Olgierda, Konstantyna, Wasyla. Czyli XV wiek, XIV, na pewno do XIV mają ciągłą genealogię. Natomiast tam potem są mniej może wybitne postaci w XV-XVI wieku. Wasyl, o którym wspomniałam, miał trzech synów i ja bym powiedziała, że w XVII wieku, w drugiej połowie może jeszcze jest kilka postaci. Oni są, wywodzą się z Litwy, ale związani są z koroną poprzez Wołyń, Kazimierz Czartoryski, ojciec Michała kanclerza i Augusta Aleksandra, twórcy potęgi finansowej rodu i twórców familii, był synem wojewody sandomierskiego już. Tak jak podobnie troszkę jak Wiśniowieccy, teraz się o nich ukazała książka, więc świeżo pamiętam. Ród, który
prezentuje się pogonią litewską, ale przeszedł wielkość, uzyskał po pewnej utracie w XV-XVI wieku, w XVII wieku w koronie i w XVIII wieku znowu i korona i Litwa to są postacie dla całego, dla całej Rzeczypospolitej obojga narodów. No i familia to jest jednak najpotężniejsza i najważniejsza partia polityczna w XVIII. Używamy tego określenia familia. Dlaczego? To tak ściśle związane z Czartoryskimi. To znaczyło rodzina, a to stronnictwo około 1600 lat. Na nas nie działają, się tam niczego nie boimy, bo tutaj wiesz, w Warszawie to tak jak niektórzy się gapią, no wiesz, okiem Bazylika, takie siostry zakonne od szatana.